Cześć kochani, maj u Asi Szulik upłynął pod kolorem beżu. U mnie tak, no bo to jest praca na wyzwanie u Asi Szulik, u mnie ten beż jest taki bardzo ciemny, taki bym rzekła brązowy wręcz. A to wszystko przez papiery, których użyłam, bo papiery są z kolekcji Scrap and Me Simple Story 2 beż. No więc wiecie, beż, nie? W nazwie. Ale taki dosyć ciemny ten beż. Jeszcze jak połączyłam go z papierem kraftowym, to jeszcze go miejscami przyciemniłam tutaj na rogach tuszem, distressem, bo tak mi jakby płaski był ten papier. Nie wiem, tak brakowało mi tu czegoś. Tutaj poza papierem jest ta koronka z mojego tego dziurkacza brzegowego, którego tak rzadko używam, bo strzępi papier, wzoru nie łączy, ale tak wiecie, żeby trochę z jednej strony i trochę z drugiej strony, no to jakoś się tam udało. Jest tekturka, życie zaczyna się na emeryturze. To jest tekturka, o ile się nie mylę, z fabryki Weny. Chyba ją, tak, teraz ją kupowałam na zwrocie w Łodzi, więc już wykorzystuję. Wyembosowana jest bezbarwnym pudrem, jak tu widzicie, troszkę się mieni. Tu pod spodem jest tekturka takiego asymetrycznego, znaczy no, takiego jakiegoś wielokąta z listkami, bo tam na dole są jeszcze listki. Ona była ze Snipartu. Ja ją chyba kiedyś wygrałam, ale też głowy nie dam. Bo w Snipartie jako takim chyba te, które nie kupowałam, to chyba te, które mam, to są takie wygrane. Są w kompozycji dwa kwiatki, które jeszcze rozważałam drugie, bo ja je robiłam, można powiedzieć, że z Wami. Jak robiłam te kwiaty papierowe, tak wykorzystuję teraz. Te są takie bardziej jasne, bardziej beżowe, ale za jasne mi tutaj były. Mam już na nie pomysł, no ale już raczej nie wyrobi się w czasie, więc tą kartkę po prostu zgłaszam jako jedną, jedyną. W kompozycji poza tymi kwiatkami są tutaj listki też wyembosowane. Wiecie, jak embosuję te tekturki, to listki też embosuję. Jak nie embosuję tych tekturek, to listków też nie embosuję. A tu widzicie, jest tylko tak zahaczone. Ona se tu, o, z tej strony se dynda ten napis. Są takie listki z plastikowe. Jak widzicie, one takie trochę jesienne, beżowo-zielone, ale beżowe. Takie przybrązowione trochę. Listki z wykrojnika. No i tyle, znowu trzy rodzaje listków. Pod spodem oczywiście sizal. Tak sobie dęda. No i tak się prezentuje. Ta kartka jest tak nietypowo otwierana, bo jest otwierana do boku. W poziomie, niby wiecie, to jest ta z tych pionowych C6-ek. To jeszcze jedna z... Znaczy tak, tych pionowych C6-ek kraftowych mam dużo. Kiedyś kupiłam na zaproszenie komuś innej. Mam jeszcze ich dużo, a poza tym były w promocji wtedy. Taki konkretnie, chyba nie wiem, 20 groszy czy 50 groszy było za bazę. Jakaś bardzo śmieszna kwota. Chyba nawet 20 groszy. No. Więc tak tutaj wymyśliłam sobie ją w poziomie, przez to, że ta tekturka mi tak tu wpasowała w poziomie. Tym razem kwiaty są u góry, bo teoretycznie tekturka mogła być też w taki sposób użyta, ale ja tak często robię kompozycje, więc teraz tak trochę dla odmiany kwiaty u góry, napis na dole. No, więc dajcie znać, jak się Wam podoba. Czy to jest jeszcze beż, czy to już jest brąz? No chyba jednak to już jest brąz. Ale w sumie beż też jest odcieniem brązu, nie? Chyba. Dobra, nie będę już przedłużać. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!